prowadzimy warsztaty i zajęcia dla młodzieży z zakresu poszukiwania pracy, jak i także kursy zawodowe i w tej chwili prowadzimy rekrutację również do takiego projektu z Unii Europejskiej, współfinansowanego właśnie ze środków unijnych. W ramach tego projektu będzie możliwość zrealizowania kursu zawodowego oraz 3-miesięcznego stażu płatnego u pracodawcy. Potrzebujemy 10 osób chętnych, osób, które się nie uczą, nie pracują, w wieku 18-24 lata, 25 lat nieukończone, z powiatu ostródzkiego. Żeby wziąć udział w projekcie, należy się zgłosić tutaj do naszej siedziby, czyli do Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ostródzie, ulica Słowackiego 13. Najlepiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.45. W ramach tego projektu będzie również jeszcze wachlarz naprawdę dosyć fajnego wsparcia. Jeśli ktoś na przykład ma małe dziecko, to będzie też refundacja opieki nad dzieckiem do lat 7. Jeśli ktoś dojeżdża spoza Ostródy, to będzie zwrot kosztów za dojazdy. Po ukończonym kursie zawodowym będzie stypendium szkoleniowe oraz również w trakcie stażu będzie stypendium stażowe. Pomagamy później znaleźć też pracę dla takich osób, także tutaj mamy też ubezpieczenie, czyli będą takie osoby będą ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków, także ubezpieczenie zdrowotne będzie w trakcie tutaj trwania projektu i udziału tych osób. Będą też fajne warsztaty z doradcą zawodowym, z pośrednikiem pracy, będą też zajęcia grupowe, jak i indywidualne z psychologiem. Kursy będą dostosowane do potrzeb osób, które się zgłoszą i w zależności od rodzaju kursu będzie to od około 2 tygodni do 1,5 miesiąca. Po każdym kursie uczestnik otrzymuje certyfikat, zaświadczenie z naszej instytucji, takie zaświadczenie dostosowane do rodzaju kursu, tak? Czyli z danej instytucji, która będzie realizować kurs.